Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pana Zbigniewa Kadłubka w celu przedstawienia uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, staję przed Państwem nie bez drżenia, jako polites, staję przed świetnymi reprezentantami tej ogromnej polis, która nazywa się Rzeczpospolita Polska, staję jako obywatel przed współobywatelami. Mówię jako część tej wspólnoty, o którą Państwo się troszczycie i która nas jednoczy. Patron dzisiejszego dnia, mistrz Wincenty Kadłubek, biskup i kronikarz, nazywał kilka razy Śląsk w swojej kronice polskiej napisanej na początku XIII wieku Sancta Silenti Provincia, świętą krainą milczenia. Ale dzisiaj jest dzień, w którym to milczenie zostaje przerwane. Nie wypada bowiem, żebym przed Państwem milczał. Mówię bowiem ustami 140 tysięcy obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którzy złożyli swój podpis pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Dlatego proszę Państwa przede wszystkim o refleksję, czym ta wspólnota aspirująca do statusu mniejszości etnicznej mogłaby się stać dla Rzeczpospolitej Polskiej. Kim mogłaby być dla innych, dla współobywateli, dla swych sióstr i braci? Zapraszam do tego, by spokojną i logiczną głową objąć głębię i sensowność śląskości. Szanowni Państwo, śląska politeja, śląskie zaangażowanie obywatelskie próbuje sobie odpowiedzieć na dwa podstawowe, fundamentalne ludzkie pytania. Kim jestem oraz gdzie jestem? Wspólnota mniejszości śląskiej ma swoje korzenie w entuzjazmie obywatelskim. Wspólnota mniejszości śląskiej nie jest wspólnotą dążącą za wszelką cenę do wolności od polskości. Przeciwnie, jest wspólnotą świadomie zmierzającą ku wolności w obywatelstwie Rzeczpospolitej Polskiej. Jest bowiem grupą zmierzającą jedynie do tego, żeby zostać uznana za jedną z mniejszości etnicznych zamieszkujących terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obok mniejszości etnicznych Karaimów, Łemków, Romów i Tatarów. Górnoślązacy czy Ślązacy nie aspirują do uznania za mniejszość narodową, bo taką oczywiście nie są. Pragną jedynie identyfikacji kulturowej jako mniejszość etniczna. Dodajmy, bardzo mała mniejszość, która nawet w województwie śląskim pozostaje mniejszością. Każda mniejszość etniczna posiada zazwyczaj wysoko rozwiniętą świadomość odrębności i dumy z tej odrębności. Odrębność nie jest przeciwko czemuś. W odrębności nie ma miejsca na wrogość, izolacjonizm, pogardę. Raczej odrębność jest wyrazem respektu, ale też postawą szanującą prawdę. Nie można być kimś innym niż się jest. Odrębność lub też różnica jest darem i trzeba ją rozpatrywać jako dar, a nie jako uciążliwość i problem. Dlatego śląski charyzmat odrębności powinniśmy rozważyć i czytać nie w kategoriach politycznych, lecz etycznych. Nie myślimy w tej chwili o obywatelskim projekcie zmiany ustawy. Gdy myślimy w tej chwili o obywatelskim projekcie zmiany ustawy z 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w której nie zostali zauważeni ani Ślązacy, ani ich etnolekt, czyli mowa, którą się posługują,
Myślimy w istocie o ochronie i dobru dużej grupy polskich obywateli, czyli ochronie ostatecznie i dobru polskiego państwa. Wspólnota Śląskiej Mniejszości nie jest wspólnotą roszczeniową. Chciałbym do tego państwa przekonać. Nie rości sobie praw, nie żąda dla siebie praw, ale o prawa prosi. Zauważmy, że prosi w sposób taktowny i zgodny z obowiązującym prawem. Zdaję sobie sprawę za polską filozof Barbarą Skargą, że dzisiaj słowo takt poza dziedziną muzyki właściwie nie istnieje. Ale właśnie na taktowność Ślązaków chciałbym zwrócić państwa uwagę. Na swego rodzaju także delikatność i łagodność, z którymi zazwyczaj nie kojarzy się Ślązaków przedstawianych, wyobrażanych, zmitologizowanych jako fizycznie pracujących twardych ludzi o twardej, chropowatej i nieprzyjemnej dla ucha mowie. Szanowni państwo, proces wzrastania śląskiego społeczeństwa do świadomości, samoświadomości jest procesem długim i historycznym. Nie chodzi jednak w tej chwili o historię, ani o historyczne uzasadnienie śląskiej etniczności. Chociaż dałoby się bez wątpienia na tej drodze doskonale uzasadnić aspiracje mniejszościowe Ślązaków właśnie poprzez historię i właśnie poprzez historyczność. Sądzę jednak, że nadmiar świadomości historycznej utrudnia zaangażowanie w świat, czyni wręcz niemożliwym śmielsze kroczenie ku przyszłości i życiu. Gdybym miał podnieść kwestię historycznej argumentacji, musiałbym wymienić bardzo wiele opracowań historycznych z ostatnich dwóch dekad, które prezentują te narracje o górnośląskich losach, o górnośląskich miastach, o górnośląskich przemianowaniach i górnośląskich wykluczeniach. Będzie miał rację ktoś, kto stwierdzi, że nie sposób zdefiniować tego, co śląskie, wyłącznie w kategoriach etnicznych, politycznych, historycznych czy też państwowych. Zawsze śląskie sprawy wymykają się tym kategoryzacjom. Kto nie zda sobie sprawy z zasadniczego faktu odmienności duchowej Śląska, Śląska jako pewnego projektu duchowego, będzie się gmatwał i coraz bardziej oddalał od zrozumienia, co zaszło na Śląsku i kim są Ślązacy dzisiaj. I dlaczego Ślązacy dzisiaj proszą, by uznać ich za mniejszość etniczną. Śląsk wszedł w fazę krytyczną postkolonialnego rozwoju na początku lat 90. zeszłego stulecia, co oznaczałoby, iż na Śląsku rozpoczęły się przemiany i odzyskiwanie własnego głosu wtedy, gdy cała Polska rozpoczynała swą drogę ku demokracji. Demokracja i budzenie się śląskości to dwie nierozdzielne rzeczy, a jednocześnie zwracam na to uwagę warunkujące się procesy. Śląskości jest więcej, gdy jest więcej demokracji. Działa to także w drugą stronę, niestety. Warto mieć zaufanie do śląskości, bo ona poświadcza rangę i wspaniałość demokratycznych przemian, które dokonały się w Polsce po roku 1989. Szanowni państwo, z historią łączy się zawsze sprawa tradycji i zakorzenienia. Tradycja to komunikatywnie doświadczany świat, który jest nam stale przekazywany jako zadanie. Modelem istnienia tradycji jest przekład. Dlatego tradycja działa przeciwko obcości, przeciwko nierozumieniu świata. Tradycja to nie kultywowanie czegoś, co przestało znaczyć we współczesności, lecz żywy przekaz i żywy przekład wartości, które znajdują odzwierciedlenie w dzisiejszym stylu życia. Ślązacy dążą w istocie do tego, żeby nie czuć się obco na Śląsku, ale zdają sobie sprawę na pewno również z tego, że nie można przesadzić ze swojskością. Nie wydaje mi się zresztą, żeby Ślązacy przeceniali korzenie jako swoistą psychiczną potrzebę. Jednak takie regionalne zakorzenienie
jak to śląskie. Takie zakotwiczenie życia w regionie jest cechą i konstytucją Europy. Bez takich dążeń, jak to właśnie śląskie, Europa zniknie i zamilknie. Stanisław Wincenc, wielki pisarz, powtarzał, że Europa przestanie być Europą, gdy wyczerpią się regiony. Przestanie być spontaniczna. Stanie się słaba, wyprasowana, retoryczna i pseudouniwersalna. W tradycji nie ma miejsca na ponury fatalizm. Istnieje zresztą mądry imperatyw transgresji wszystkiego, co odziedziczone, otrzymane od poprzednich pokoleń. Nieprzekroczenie dziedzictwa może rodzić bezruch. Właściwe pojmowanie tradycji, energia tradycji i patrzenie w przyszłość zapewne skłoniły Ślązaków do ubiegania się o status mniejszości. A czynią to w wielkim zaufaniu do polskiego państwa i polskiego prawodawstwa. Źródeł tej śląskiej specyfiki i poczucia odrębności można by upatrywać w fenomenie pograniczności. Pograniczność zawsze generuje zachowania podmiotowe. Na pograniczu wykluwa się osobna osoba, pograniczny personalizm. Na pograniczu wycina się ostrzejszy kontur egzystencji ludzkiej. Fenomen pograniczności łączy się z tym, co pojedyncze, co unikatowe, z jakimś ogromnym wyzwaniem wyboru losu. Podmiot jest dzisiaj w dobie tłumności i tłumienia indywidualizmu czymś najważniejszym, najwznioślejszym. Obywatel podmiotowy, myślący o sobie jako o podmiocie, a nie przedmiocie politycznych działań, jest dla każdego demokratycznego państwa czymś najbardziej pożądanym. Przypomnę tylko, że obywatelska inicjatywa nowelizacji, o której mówię, to nie tylko 140 tysięcy podpisów, ale także alians kilkunastu śląskich organizacji, podmiotów trzeciego sektora tworzących Radę Górnośląską. Oto, proszę Państwa, szerokie pole konsultacji, negocjacji, dialogu, ustępstw, słowem wielka szkoła otwartości. Dlatego tożsamość śląskiej mniejszości etnicznej godna jest tego, by się nią zaopiekować, by się o nią wreszcie rozsądnie zatroszczyć. Bez legalnej, to znaczy ustanowionej prawem, przyjętej jako prawo ochrony mniejszości śląskiej, jej kultury, jej mowy, jej tożsamości, dojdzie do korozji i utraty sensu nie tylko pozostawania i twórczego życia na śląskiej ziemi, lecz także negacji obywatelskiej postawy. Ślązacy przestaną rozumieć sami siebie i siebie jako obywateli. Ale rozpadająca się tożsamość, rozpłynięcie się w nijakości globalnego świata i konsumpcji stanowi zawsze zagrożenie dla postaw demokratycznych. Brak tożsamości był podglebiem wściekłych i zgubnych ideologii. Wiemy o tym w Polsce i w Europie aż za dobrze. Wyjście zatem naprzeciw aspiracjom Ślązaków jest pracą i wysiłkiem dla integralności i ładu, jak również gestem wzmacniającym postawy demokratyczne. Uznanie Ślązaków za mniejszość to uprawianie demokracji. Demokracji, która już nie jest tylko piękną ideą, lecz mądrą praktyką i sposobem współistnienia. Chodzi o ludzi, którzy pragną być osobami i żyć jako lojalni obywatele polskiego państwa, co poświadczali niejednokrotnie aż do przelania krwi. Obywatelami utożsamiającymi się z Rzeczpospolitą Polską, ale poprzez kult odrębności i ciągłe oferowanie bogactwa z niej wynikającej. I nie mówię tego w imieniu 140 tysięcy obrażonych na własne państwo obywateli, lecz w imieniu 140 tysięcy obywateli łaknących, silnie łaknących podmiotowego włączenia we wspólnotę polskiego państwa. Obywateli odczuwających więź z państwem, w którym żyją. W imieniu 140 tysięcy obywateli chcących dla tego państwa pracować, działać, żyć, płacić podatki.
Szanowni Państwo, kraj, mała ojczyzna, region, rodzinne strony jest tym, co oferuje pewien rodzaj konturu i wyrazistości życia. Tożsamość śląska jest często, bywało często, była oparciem przed utratą tego, co Kenneth White nazywa world sense. Kraj ograbiony z dziecinnej potęgi kreatorskiego i też kreatywnego, world sense, nie tylko dziczeje, jest pozbawiany kultury, lecz także przyszłości. Jego przeznaczeniem staje się dzikie bezchołowie. Ślązacy umieją celebrować rzeczywistość, ale umieją ją także zmieniać. Widać to w ich stosunku do słowa, do żywego, domowego, mówionego, ale coraz częściej również pisanego, publicznego śląskiego słowa. Dlatego obserwujemy istną erupcję twórczości literackiej w śląskiej mowie. Od literatury wysokiej do popularnej, od przekładów arcydzieł literatury światowej, po okolicznościowe rymowanki i napisy na śląskich gadżetach. Mowa ta, przypomnę, doczekała się kodyfikacji podręczników naukowych dysertacji. Interesują się nią światowe koncerny. Jest ta mowa śląska odpowiedzią na śląski krajobraz, jest ona zgodna z rytmem miejsca, w którym rozbrzmiewa. Zgodność mowy i miejsca to swoista ekologia. Dlatego ważnym zadaniem jest ocalenie i ochrona śląskiego etnolektu. Dom, czyli home w Stanach Zjednoczonych, jest czymś w rodzaju mini narodu. Ale dom to nie tylko budynek, gmach, to wszystko, co wokół niego, wraz z sąsiedztwem i tkanką łączną między sąsiadami. Dom to jak gdyby grecki oikos, gospodarstwo, które kochamy i doglądamy. I tak jest ze Śląskiem i Ślązakami. Szanowni Państwo, kończąc, proszę, nie zatraćmy wrażliwości. Solidaryzujmy się z mniejszością, która zawsze niesie z sobą wiele wartości nieznanych większości. Barwność i odmienność doświadczenia. Większość potrzebuje mniejszości, tak samo jak mniejszość większości. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby istniała możliwość większej inwestycji w integralność, spójność i pomyślność polskiego państwa, jak właśnie uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną, a ich mowę za język regionalny. Polskę stać na to, by uznać Ślązaków za mniejszość etniczną. Szanowni Państwo, proszę o przychylność, prosi Państwa o przychylność 140 tysięcy obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję za uwagę.